Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym koncercie pod znakiem serca, serca Kaziukowego. A tak a propos serca, nie wiem, czy Państwo nie podzielacie mojego zdania, że w tym Mazurze było nie do pary i w tym był cały problem. Proszę Państwa, to serce w naszym koncercie kojarzy się z Wilnem. To oczywiste, Państwo, którzy tutaj jesteście od lat, przychodzicie tutaj, żeby spotkać się z przyjaciółmi z Wilna, żeby spotkać się z młodzieżą wileńską, żeby zobaczyć, jak tam gdzieś w opuszczonej ojczyźnie bije jeszcze polskie serce. Proszę Państwa, mówiąc o tym sercu, myślę, że Wilno jeszcze z innego powodu jest sercem związane. No tam biło młodą miłością serce naszych największych poetów. Słowackiego Mickiewicza, tam żarliwe, religijne serce Piotra Skargi, pierwszego rektora Uniwersytetu, wtedy Akademii jeszcze Wileńskiej. Biło tam, były również te serca, które przebiła kula gdzieś w Ponarskim Lesie. Ale dzisiaj mówimy, proszę Państwa, o radości. Dzisiaj jest Dzień Radości. Serdecznie witam wszystkich Państwa, witam gości szczególnych, jak zwykle ze swoimi rodakami, współobywatelami, olsztynianami i gdzieś tam wilniukami jest prezydent Olsztyna, pan Piotr Grzymowicz. Serdecznie pana prezydenta witam. Witam serdecznie pana Zygfryda Gładkowskiego, który jest prezesem Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. W tym roku jubilatem 25 lat działalności tego towarzystwa. Pan prezes będzie miał jeszcze swoją chwilę na końcu naszego koncertu, bo specjalnie w związku z jubileuszem przygotował takie odznaczenia dla naszych gości. Serdecznie witam osobę, która przywodzi tutaj do Olsztyna i w ogóle na Warmię tę ekipę artystyczną wileńską, panią Krystynę Adamowicz. Witam serdecznie. Miło mi powitać pana Czesława Wojniusza, prezesa Akademii Trzeciego Wieku, który szczególnie zasłużony jest organizowanie łączności nas tutaj mieszkających z naszymi rodakami na Wilnie. Organizuje wraz ze swoją akademią działającą zresztą przy Miejskim Ośrodku Kultury. Organizuje takie coroczne spotkania uniwersytetów trzeciego wieku działających za wschodnią granicą na terenie naszych wschodnich kresów. Proszę Państwa, z pewnością dzisiaj będzie bardzo dużo artystycznych wzruszeń. Z pewnością w niejednym oku, a w każdym oku zakręci się łezka przy piosenkach kapeli wileńskiej choćby, ale zanim przejdziemy tej części artystycznej, zanim oddamy tę scenę ciotce Franukowej i Wincukowi, chciałem serdecznie na scenę zaprosić panią Krystynę Adamowicz, pana prezydenta Piotra Grzymowicza. Bardzo, bardzo proszę. Proszę kilka słów do gości i naszych obywateli. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam po raz kolejny, po raz 30 na tym wspaniałym święcie, na tym niespotykanym wydarzeniu, które po raz kolejny odbywa się w naszym pięknym mieście Olsztynie i jest ulubionym wydarzeniem olsztynian i nie tylko, bo również gości z regionu i wspaniałych gości z Wilna. To tutaj dzisiaj będą niezwykłe emocje, pogoda ducha, bo przecież ta radość, ten uśmiech płynie od naszych rodaków z Wileńszczyzny, płynie do Olsztynian, do tych osób, które 70 lat temu jako repatrianci trafili na nasze ziemie.
to gwara wileńska, którą na co dzień słyszymy w Olsztynie, jest pięknym bardzo językiem, które rozbrzmiewa, z którym wspólnie jako samorząd, jako mieszkańcy na co dzień mamy do czynienia, a jesteśmy miastem wielokulturowym, z tego bardzo się cieszymy i teraz nawet w obliczu tych wydarzeń, które dzieją się na Ukrainie, doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważnym jest, ażeby utrzymywać te wspaniałe relacje pomiędzy narodami, pomiędzy mieszkańcami, co u nas w Olsztynie może być wspaniałym przykładem. Święto wiosny, a wobec tego na Kazimierza zima do morza zmierza. Jesteśmy w przededniu tej wiosny. Jestem przekonany, że wspaniale dzisiaj będziemy się bawić. Zacytuję jeszcze jedne słowa. Czy deszcz, czy słota, czy pogoda złota, warto pamiętać, że trud to niewielki, a Kaziuk koi smutek wszelki. Jestem przekonany, że zgodnie z tym również z tymi rymowanymi słowami dzisiaj wspaniale będziemy w nastroju Kaziuków, Wilniuków przeżywać te emocje i wydarzenia. Pozwólcie Państwo, wspaniałe nasze Panie, że z okazji również Dnia Kobiet złożę wszystkim Paniom jak najlepsze życzenia, dużo radości, dużo uśmiechu, zadowolenia z mężczyzn i długich lat życia. Wszystkiego najlepszego. Szanowny Panie Prezydencie, Panie Dyrektorze, kochani moi ziomkowie, moi rodacy, znamy się już od półwiecza, bo my przed 25 laty zaczęliśmy tutaj przywozić wszystko to, co najlepsze i wszystko to, co może zagrzeć wasze serca. Tych ludzi, którzy zmuszeni byli opuścić Wileńszczyznę, a my tam zostaliśmy. I zostaliśmy i cieszymy się, że mogliśmy odrodzić polską Wileńszczyznę, która mówi po polsku, która uczy się po polsku, która śpiewa po polsku, która tańczy polskie tańce. Dzisiaj tutaj rozpoczęto było Mazurem, a Mazur ze Strasznego Dworu to przecież Wilniuka muzyka, Moniuszki. I wielu, wielu ludzi, ta nasza ziemia wileńska może się szczycić. Ja pamiętam, że mówię, że przed 25 laty zapoznaliśmy się z Państwem. Nie, jeszcze wcześniej, bo właśnie to cudowne Towarzystwo Miłośników Wilny, Wilnej Ziemi Wileńskiej przybywało do nas na Wileńszczyznę, do Wilna jeszcze przed 25 laty. To były lata 88, 87. Nie zapomnę nigdy naszych kochanych rodaków, profesora Jablonowskiego. Dziękuję małżonce, która tutaj przyjeżdża, przychodzi na nasze spotkanie. Nie zapomnę nigdy pana Antoniego Drozdowskiego, Henryka Dawnisa. Niestety przedwcześnie odszedł od nas Jerzy Dudo, którzy ogromnym sercem, ogromną chęcią pomocy do nas przyjeżdżali jeszcze przed, nawet przed odrodzeniem Litwy, chcieli nam coś pomóc w różnych sprawach. Tutaj właśnie, na Olsztynie, na ziemi Warmii i Mazur, bardzo gorąco biją serca wileńskie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za to. Jeszcze chciałam po prostu poprosić, żebyście, nawet którzy nie mają czasu być do końca naszego koncertu, mimo wszystko postarajcie się, proszę Państwa, zostać do samego końca, dlatego że obrazek, który przywiozła Świtezianka, jest niepowtarzalny. Ten obrazek opowiada o losach wielu z Państwa, tych ludzi, którzy musieli wyjechać z Wileńszczyzny. Dlaczego? Dziękuję bardzo. A teraz, Panie Prezydencie, pozwoli Pan, że wrącę w ręce Pana naszego Kasiuka i naszą kochaną Palmę Wileńską. Panie Dyrektorze,
Drodzy Państwo, a teraz już sztuka. Serdecznie na nią Państwa zapraszam.